Forum Prefektów Studiów Wyższych Seminariów Duchownych jest organizowane po raz pierwszy w Polsce. Idea wynika z potrzeby przede wszystkim zjednoczenia środowiska seminariów na poziomie bardzo ważnym, jakim jest edukacja i komunikacja, może nie tyle organizacyjnym, ile wymiany doświadczeń. I myślę, że to jest największy sukces tego pierwszego forum, polegający na tym, że tak wiele przedstawicieli seminariów, a więc prefektów studiów, wykładowców i alumnów przybyło tutaj do Ołtarzewa, by tym doświadczeniem się podzielić, by ze sobą porozmawiać. Na teczkach naszych z tyłu mamy takie zdanie: dla lepszego kształcenia przyszłych księży łączymy nasze różnorodne doświadczenia. To, że tu jesteśmy razem, to po to, żeby połączyć wspólne doświadczenia dla jeszcze lepszego kształcenia przyszłych księży. Dzisiaj młodzi ludzie w Kościele potrzebują pasterzy, ojców i autorytetów. Wydaje mi się, że też trzeba uważać, jeżeli chodzi o w ogóle podejście do tematu, żeby nie wpaść w coś takiego, że teraz możemy stworzyć jakiś idealny profil księdza. Jakby. Jeżeli ja słyszałem właśnie te wszystkie rzeczy, które się zgadzam, to wydaje mi się, że nie wiem, czy dorastamy po prostu do tego. Absolutnie fundamentalną rzeczą, nad którą się może nie będę za długo rozwodzić, bo ona się pojawiała i w sądzie, i tutaj w tych wcześniejszych wypowiedziach, jest to, że potrzebujemy naprawdę księży, którzy są uczniami Jezusa. I to nie tylko na etapie seminarium, tylko zawsze. Potrzebują człowieka z powołania prezbiterem. Człowieka, który jest wyświęcony, ale pozostał człowiekiem. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, że forum zostało tak zorganizowane, że zostały do niego zaproszone kobiety. To znaczy ja brałam udział w debacie na temat tego, jakich księży oczekujemy. I to było fantastyczne, że na czterech prelegentów, dwóch prelegentów to były kobiety. Jedną była siostra Anna Maria Pudełko, czyli siostra zakonna, osoba konsekrowana. I tą drugą osobą byłam ja jako osoba świecka. Więc myślę, że to jest fantastyczne, bo to pokazuje, że kwestia kapłaństwa w Kościele nie jest tylko kwestią, która dotyczy samych księży, tylko to jest nasza wspólna sprawa i nam wszystkim powinno zależeć, żeby te nasze obopólne relacje były bardzo dobre. Wy, znaczy jako ludzie, którzy też macie specjalne powołanie w tym względzie, to myślę, że pierwsza rzecz to zadać sobie pytanie, czy Jezus potrzebuje rzeczników prasowych, którzy wykują na pamięć techniki PR-owskie i komunikacyjne i będą się tylko i wyłącznie nimi posługiwać, czy Jezus potrzebuje świadków? Ja myślę, że zawsze warto snuć refleksję nad tym, jak ten Kościół, szczególnie w czasach, w których żyjemy, powinien funkcjonować. Fajnie, że ja najbardziej się cieszę z tego powodu oczywiście, że byli wychowawcy tu seminaryjni na tym forum, ale chyba bardziej cieszę się jeszcze z tego, że byli alumni, czyli klerycy, no bo mam wrażenie, że wiele treści, które przynajmniej ja słyszałem, to są takie treści, że jeśli choć trochę się tym przejmą i wezmą to sobie do serca, to skorzystają na tym wszyscy wierni, wszystkie owce, z którymi się potem spotkają, tak? Myślę, że taką perłą jest bardzo dużo głosów, które były jakby takie jednolite na temat relacji. Myślę, że to jest kluczowe dla nas, młodych ludzi, młodych kleryków i zarówno dla tych, z którymi my te relacje będziemy budować. Myślę, że to jest bardzo ważne, taka konkluzja tego forum dla mnie, aby budować relacje, aby budować dobre relacje. Jest bardzo ważne, żeby, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby oni też, ci księża, czy przyszli księża, mieli świadomość tego, jak z tymi ludźmi rozmawiać, jak ten świat rozmawia dzisiaj ze sobą, jaki język zrozumie, jakich narzędzi używa do tego, żeby ze sobą rozmawiać, żeby nie było tutaj dwóch monologów, tylko żeby była rozmowa, żeby był dialog.
bardzo chcieliśmy, żeby to było inne spotkanie niż tradycyjna konferencja. Chcieliśmy włączyć w to właśnie samych uczestników, którzy tutaj przyjadą, żeby nie byli tylko biernymi obserwatorami, ale żeby sami stali się zaangażowani uczestnikami tej całej konferencji. Stąd formuła taka. Rozpoczęliśmy od debaty. Debatowaliśmy na temat, jakich księży potrzebują dzisiaj ludzie. Zaprosiliśmy debatujących z różnych środowisk, tak aby można było przyjrzeć się temu pytaniu i szukać odpowiedzi właśnie z różnych źródeł. Potem po debacie zaplanowaliśmy krótkie, 15-minutowe, inspirujące wypowiedzi, inspirujące przemówienia na różne tematy związane właśnie z edukacją w seminariach, z komunikacją w seminariach, a na koniec, w ostatnim panelu, mówiliśmy o tym, jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów w temacie kazania, homilii, kaznodziejstwa, ale również sakramentów i ostatecznie wychowania chrześcijańskiego. Wszystko to było w formule takiej dynamicznej, inspirującej, z dużym zaangażowaniem uczestników forum też. Mam nadzieję, że będzie kolejne, natomiast wiadomo, że takie forum, kiedy czytamy tylko plan i program wydarzenia, to się łatwo czyta, natomiast za tym stoi bardzo duże przygotowanie, duże planowanie, planowanie od strony merytorycznej, ale też organizacyjnej. Mieliśmy tutaj też duże wsparcie i wspólnoty naszej seminaryjnej, ale też wsparcie ludzi świeckich, którzy pomagali nam to wydarzenie przygotować na bardzo wysokim poziomie i mam nadzieję, że tak będzie oceniane przez uczestników.